artysta jedyny w swoim rodzaju. Gdzieś w Stanach powstał jakiś komitet, który stwierdził, że w jego filmach jest za dużo przemocy, że są wulgarne, że nie szanuje władzy. Czego jeszcze o nim nie wiemy? Droga przez życie może być wolna i piękna, ale zgubiliśmy tę drogę. Jeżeli ktoś zasługuje na miano geniusza, to bez wątpienia właśnie Chaplin. Chaplin. Legenda stulecia. Dziś o 10:40. Chaplin. Legenda stulecia. Reżyseria. Tego dnia Charlie Chaplin dostał list z zaproszeniem do Hollywood, gdzie ma mu zostać wręczony honorowy Oscar. To dla niego całkowite zaskoczenie. Od 20 lat nie był w Stanach Zjednoczonych, skąd musiał wyjechać potraktowany jak wróg państwa. Z Hollywood pisali, że bardzo żałują i chcieliby mu to jakoś wynagrodzić. Od 1952 roku Charlie Chaplin żyje w odosobnieniu w wielkim domu na brzegu jeziora Genewskiego z żoną Uną i ósemką dzieci. Teraz w wieku 82 lat nie ma ochoty rozgrzebywać złych wspomnień, jednak żonie udaje się w końcu namówić go na tę podróż. Czuł się już bardzo słaby i obawiał się, czy będzie mógł dobrze wypaść. Pamiętał, jak okropnie został potraktowany i wcale nie był pewien, czy zostanie dobrze przyjęty. Powiedział, że to będzie jedno z największych wydarzeń w historii kina. Nie interesują mnie wielkie wydarzenia. Chciałbym tylko mieć szansę pokazać, że się jeszcze nie skończyłem. Oczywiście. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych do FBI przyszło sporo anonimowych listów. Charlie Chaplin ma wrócić do Stanów. Ten komunistyczny bękart nie ma prawa przyjeżdżać do naszego kraju. Kwietnia 1972 roku zdenerwowany Charlie Chaplin wraca do Los Angeles. To tu zaczęła się jego niebywała kariera i tu także miały miejsce jego klęski. Poprosił, żeby przejechać obok jego dawnej wytwórni filmowej, której nie widział od czasu pośpiesznego wyjazdu ze Stanów w roku 1952. Myślał, że nikt go już nie potrzebuje. Przypuszczał, że na miejscu studia zbudowano jakieś centrum handlowe, ale kiedy tam pojechali, okazało się, że nadal stoi i wygląda tak samo. Stało się tak dlatego, że jako pamiątka kultury wytwórnia została przekształcona w muzeum. Chaplina nigdy o tym nie powiadomiono. Wzruszony zalał się łzami, prosząc kierowcę, aby jechał dalej. Nie jestem specjalnie zdziwiony, że nie chciał wejść do środka. Miał zbyt wiele wspomnień z okresu, gdy tętniło życiem. Chaplin jedzie następnie na przyjęcie zorganizowane na jego cześć przez przyjaciółkę żony. Są na nim wszyscy, którzy cokolwiek znaczą w Hollywood. Uśmiecha się, ale czuje się trochę zagubiony, bo nikogo nie poznaje. Krąży w tłumie nieznanych mu osób, zmęczony podróżą i stresem wynikającym z powrotu do Ameryki w tak dziwnych okolicznościach. Ale wtedy ktoś puka go w ramię. To jego stary przyjaciel Groucho Marx, gwiazda zespołu braci Marx. Nie widzieli się od lat. Chaplin mówi do Groucho: bądź przygotowany, Groucho, bo będziesz następny. Chodzi mu zapewne o to, że Groucho również doczeka się należnego uznania. Miał rację. Groucho dostał swojego honorowego Oscara już w następnym roku. Po obiedzie Chaplin opuszcza przyjęcie i wraca do hotelu.
Potem czas na ceremonię wręczenia Oscarów w pawilonie imienia Dorothy Chandler w Los Angeles. Nagrodę otrzymuje Charles Chaplin za nieoceniony wkład w uczynienie z filmu sztuki tego stulecia. Oczywiście, że zasługiwał na Oscara, bo kto, jeżeli nie Chaplin? Miał owację na stojąco. Byłem tuż pod sceną, widziałem, że płakał. Naprawdę płakał, zresztą wszyscy płakali. Owacja była niewiarygodna, nie miała końca. Trwała minutę, dwie, trzy. Ludzie bili brawo, krzyczeli, a Chaplin stał. W końcu po tej niekończącej się owacji na stojąco wszyscy usiedli, a on tam stał. W końcu się pozbierał i wygłosił krótką mowę. Słowa nie są w stanie tego wyrazić. Mogę tylko powiedzieć, dziękuję wam za ten zaszczyt, że mogłem się tu pojawić. Moja matka wyraźnie mu zabroniła, nie wolno ci płakać, ani mówić im niczego miłego, ale oczywiście od razu to zrobił. Jesteście cudowni, dziękuję wam. To było niewyobrażalnie wzruszające. Wszystkie lata spędzone w Hollywood, wszystkie przyjęcia, filmy, trudności, kłopoty. To wszystko znalazło swoje zwieńczenie w tym momencie w 1972 roku. Nie wiem, dlaczego czasami mówił z taką goryczą o Ameryce, bo Amerykanie go kochali. Może z wyjątkiem urzędników i FBI, ale zwykli ludzie go ubóstwiali. Spotkał się z cudownym przyjęciem. Czy jednak wzruszenie, jakie tamtego wieczora okazał Chaplin, było szczere? Z pewnością doceniał złożony mu hołd, ale nie zapomniał tych 20 lat na wygnaniu. Zaraz po tym, jak odebrał Oscara, powiedział do Uny: wracamy do domu, mam dosyć, chcę do domu. Nie chcę, żebyś wyjeżdżał, zostań, tu się nie da żyć. To, co stało się dzisiaj, to przejściowa sytuacja, to się niedługo skończy. Bardzo możliwe, ale wolę to przeczekać w Europie. Dzięki tej komedii stałeś się najpopularniejszym człowiekiem w Ameryce, możesz sobie sam wystawić bilet, już go kupiłem, wracam do Europy. Aż do śmierci Chaplin był negatywnie nastawiony do niektórych ludzi w Ameryce. Jak to się stało, że tak twórczy geniusz, który rozśmieszał cały świat, został wygnany z kraju, który uczynił go królem? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się cofnąć o 60 lat, do czasu, gdy młody, utalentowany i ambitny brytyjski aktor wyruszył na podbój świata. W grudniu 1912 roku trupa rewiowa przemierza Amerykę w drodze do Nowego Jorku. Kieruje nią Fred Carno z Londynu, czołowy angielski kabareciarz. Od 6 lat w składzie zespołu znajduje się młody, obiecujący aktor. Ma 23 lata, a to jest już jego drugie tournée po Stanach. Kiedy zaczęli turnę, pierwsze recenzje nie były zbyt dobre, ale wszyscy mówili, tam jest tylko jeden ciekawy człowiek, ten Chaplin. Tego zimowego wieczoru Nowy Jork odkryje fenomenalny talent. W nowej rewii Chaplin gra postać, która nie pojawia się na scenie, ale na widowni. Coś dotąd niespotykanego. Panie i panowie, sądzę, że jak dotąd wspaniale się bawiliście. Wcielił się w jednego z widzów, który pijany przerywa aktorom i psuje występ. Parę tygodni później, kiedy trupa jest w Filadelfii,
Szczepin otrzymuje dziwny telegram od nowojorskiej kancelarii adwokackiej, zaadresowany do niejakiego Chaffina. Jeżeli w pana zespole jest pan Chaffin, to prosimy go o nawiązanie kontaktu z kancelarią prawniczą Kessel i Bauman w Nowym Jorku. Młody aktor wraca do Nowego Jorku na spotkanie z adwokatami. Kessel i Bauman właśnie zainwestowali w nową kompanię filmową o nazwie Keystone, którą kieruje znany producent Mack Sennett. Zwrócił uwagę na młodego człowieka o nazwisku Charles Chaplin, bo sądził, że ma potencjał. Adwokaci oferują kontrakt na ogromne, jak na tamte czasy, wynagrodzenie. $175 na tydzień. 3 razy więcej niż zarabiał u Freda Kahlo. To była oferta nie do odrzucenia pod względem finansowym. Przyjmuje ją i po tournée rusza do Los Angeles. Los Angeles, grudzień 1913 roku. W Hollywood Chaplin udaje się do wytwórni Keystone i tam stawia pierwsze kroki w biznesie filmowym. Keystone od 2 lat wypuszcza film za filmem, odnosząc wielki sukces komercyjny. Na Chaplinie wytwórnia zrobiła wielkie wrażenie. Bardzo się denerwował i jeżeli wierzyć temu, co opisuje, to przez kilka dni kręcił się wokół studia, patrzył na krzątających się ludzi i odchodził. Jego pierwszą rolą w filmie była postać sprytnego dziennikarza. Nie przekonał nią jednak Macka Sennetta, który uważał, że Chaplin jest za młody. Nie rozpoznał w nim aktora, który wywarł na nim tak wielkie wrażenie w Nowym Jorku, kiedy zagrał pijaka. Chaplin popełnił wiele błędów. Grał tak, jakby występował w angielskim musicalu przed dużą widownią, a nie tak, jak się gra przed kamerą. Jego sympatyczna twarz, ruchy, mimika doskonale nadawały się do filmu, ale potrzebna była postać charakterystyczna. Nie wiadomo było, jak wykorzystać tego człowieka. Sennett cały czas zastanawia się nad tą kwestią, aż pewnego dnia wyznacza Chaplinowi zadanie. Potrzebuje statysty i prosi go, żeby szybko zaimprowizował jakąś postać z czymkolwiek, co znajdzie w garderobie. Zaczynał grając wiele różnych ról, ale nie mógł znaleźć nic takiego, co by mu naprawdę pasowało. Chaplin kompletuje strój z niedobranych elementów, za dużych spodni i za małej marynarki. Podobnie jak u Freda Kahlo przykleja sobie wąsy, żeby wyglądać na starszego. I tak udaje się na plan. Dziwacznym krokiem, w garniturze, z melonikiem i laseczką. Ten kostium powstał więc niemal przypadkowo, ale to było to. Chaplin wkracza na scenę. Wszyscy natychmiast reagują. Miał być statystą, ale staje się główną postacią. Chaplin grał pijaka jak u Kahlo, ale tym razem jego postać jest inna. Ma jakąś naturalną poezję. Na oczach zachwyconego producenta rodzi się słynny Włóczęga. Sennett prosi Chaplina, aby powtórzył postać Włóczęgi w kolejnym filmie. Wszystko jest improwizowane, bez scenariusza i kręcone w plenerach. Pod koniec tygodnia w Venice, w Kalifornii, odbywała się impreza, tak zwane dziecięce wyścigi samochodowe, podczas której dzieci ścigały się pojazdami własnej konstrukcji, takimi jak skrzynki na mydło. Nie wiedzieli, co można by tam robić, ale Charlie i kamerzysta wpadli na pomysł, że pomiędzy wyścigami wskoczą na tor i Charlie zacznie swoje wygłupy, dopóki policja ich nie wygoni. Po kilku minutach czar zaczyna działać. Publiczność traci zainteresowanie wyścigami. Wszyscy patrzą na Chaplina.
Ten dokument ma niesłychaną wartość, bo ludzie uczestniczący w dziecięcych wyścigach byli pierwszymi widzami na świecie, którzy zobaczyli Chaplina jako włóczęgę. 7 lutego 1914 roku chaplinowski Trump debiutuje na ekranach kin. Od razu zdobywa ogromną popularność, a Keystone błyskawicznie reaguje, zamawiając więcej filmów z tym bohaterem. Z każdym kolejnym filmem Chaplin dopracowuje postać, ulepsza sposób jej przedstawienia, jej ruchy i osobowość. W kraju, gdzie każdy marzy, żeby zostać drugim Rockefellerem, decyduje się grać włóczęgę, bez pieniędzy, bez rodziny, bez przyszłości. Jest biedny, nosi za duże spodnie, bo kiedyś był grubszy, ale już nigdy nie odzyskał dawnej wagi. Ludzie naśmiewają się z niego, ponieważ nigdzie nie należy, nie ma rodziny i żyje na ulicy. Ciągle musi walczyć. Cały czas znajduje się w sytuacji kryzysowej. Musi wykombinować następny posiłek, znaleźć dziewczynę, a świat wokół jest bezwzględny. Nawet kiedy zaśnie, to zostanie obudzony i przegoniony przez policjanta. To świat mężczyzn większych od niego. Zawsze jest w sytuacji Dawida walczącego z Goliatem, a jest to temat odwieczny. Kochający wolność włóczęga szuka przygód, zawsze zainteresowany kobietami i niegardzący napitkiem. Idący pod prąd antybohater. Jak to się stało, że Chaplin zaproponował postać, która przekraczała przyjęte w owym czasie granice? Nawiązywał do swojego ubogiego życia w Londynie. Cały czas prześladowało go wspomnienie o człowieku, którego nie poznał tak, jakby pragnął. Moje burzliwe życie. Niektórzy mówią, że to przez kobiety, inni, że przez piwo. Londyn, kwiecień 1901 roku. Ulica Kennington w robotniczej dzielnicy Londynu na południowym brzegu Tamizy. Chaplin jest bardzo biedny, podobnie jak wszystkie inne dzieci w okolicy. Jego rodzice rozwiedli się już kilka miesięcy po jego narodzeniu. Wychowuje go matka Hannah. Ojciec, który ma również na imię Charles, jest popularnym śpiewakiem rewiowym. Widuje syna rzadko, mimo że mieszka z nową partnerką, ledwie dwie ulice dalej. Chaplin przez krótki czas mieszka u ojca i jego kochanki. Widzi, że ojciec przeważnie chodzi pijany i ponury. Chaplin senior poznał smak sukcesu. Parę jego nagrań cieszyło się popularnością. Jednak po tym, jak żona go zostawiła, nie powtórzył już wcześniejszych osiągnięć. Zapijał smutki w okolicznych barach. To była choroba zawodowa artystów rewiowych. Po występach pili ostro, zamawiając na zmianę kolejki dla całej trupy. Spotykali się w barach, mogli tam zamawiać za darmo, co miało zachęcać innych gości do picia. Chaplin senior miał zaledwie 37 lat, kiedy jego życie zrujnował alkohol. Mały Charlie nigdy nie zapomniał, kiedy ostatni raz widział ojca. Miał wtedy 12 lat i patrzył, jak ojciec wychodzi z pubu z butelką w ręce. Był wstrząśnięty. Napuchnięty ojciec wyglądał na chorego. Widział wtedy ojca po raz ostatni. Objęli się, a ojciec po raz pierwszy w życiu go ucałował. I to jest ostatnie wspomnienie o ojcu. Trzy tygodnie później ojciec umiera nagle na marskość wątroby w jednym z... Moim zdaniem ta przedwczesna śmierć ojca spowodowała, że Chaplin bał się alkoholu i jego skutków. Dlatego w późniejszym życiu pił bardzo umiarkowanie. Obserwując odurzonego alkoholem ojca, nauczył się wszystkich ruchów pijaka. Potrafił doskonale naśladować pijanego. W roku 1917, 3 lata po stworzeniu postaci Trumpa, Chaplin jest największym magnesem przyciągającym widzów na hollywoodzkie filmy. Zdążył wystąpić w 60 krótkich filmach i 2 razy zmienić producenta. Teraz jednak postanawia sam produkować swoje filmy. Kontaktuje się z przyrodnim bratem Sydneyem w Londynie i prosi go o przyjazd do Ameryki. Ma mu pomagać w negocjowaniu kontraktów.
Sydney miał głowę do interesów. Charlie zresztą też, ale Sydney naprawdę się na tym znał. Charlie był tak zajęty pracą twórczą, że nie miał czasu na sprawy biznesowe. Wiedział, że jest wiele wart, że powinien dużo zarabiać, ale nie przywiązywał uwagi do szczegółów i tym zajął się Sydney. W czerwcu 1917 roku z Charlie'm kontaktuje się wielka nowojorska kompania First National. Sydney musi stanąć na wysokości zadania. Małego londyńskiego ulicznika czeka teraz inne życie. Nie wypuści z rąk okazji, żeby stać się człowiekiem bardzo bogatym. Chcieli zrobić z nim 8 20-minutowych filmów. Dlatego skontaktowali się z nim w Hollywood, pytając, czy to możliwe. Charlie i Sydney jadą pociągiem do Nowego Jorku. Podczas tej podróży Chaplin po raz pierwszy widzi, jak bardzo jest już sławny. Podróżował jako Charles Spencer, używając swojego drugiego imienia jako nazwiska. Pociąg miał po drodze częste przystanki. Był bardzo zdziwiony, że na każdej stacji gromadziły się tłumy. Myślał, tym pociągiem musi jechać ktoś bardzo sławny, aż w końcu sobie uświadomił, że tą sławą jest on sam. Wszyscy w kraju mówili o Charlie'm Chaplinie do tego stopnia, że pewien pisarz nazwał to zjawisko Chaplinoza. Ta podróż pociągiem była przełomem. Chaplin nigdy nie przypuszczał, że może osiągnąć taką sławę. Oferta z Nowego Jorku nie mogła przyjść w bardziej odpowiednim momencie. Chaplin planuje podnieść stawkę, bo chce zostać milionerem. W Nowym Jorku Charlie i Sydney czekają w hotelu na spotkanie. Po długiej podróży Charlie, żeby się uspokoić, gra na skrzypcach, co denerwuje Sydneya. Charlie na skrzypcach grał bardzo źle. Brat nie mógł tego znieść. I kiedy Charlie zaczynał grać na skrzypcach, Sydney wyrzucał go do łazienki i zamykał drzwi. Kiedy do hotelu przyszli ludzie z First National, Charlie siedział w łazience, a Sydney negocjował z nimi umowę. Po 15-20 minutach Sydney przyszedł do Charlie'ego i powiedział, nie pójdą na to, oferują 500 000. A Charlie, dalej grając na skrzypcach, odparł, pamiętasz, że powiedzieliśmy 1 000 000 i tak ma być, a więc wróć do nich i rozmawiaj dalej. Sydney rozumie, że to dopiero początek negocjacji, a więc wraca do brata z coraz to nowymi ofertami, ale wszystko na próżno. Sydney wraca i mówi, Charlie, to ich ostateczna oferta, 750 tysięcy i koniec rozmów. A Charlie na to... Powiedz im, że jestem artystą i nie znam się na pieniądzach, ale wiem tylko, że chcę $1 000 000. Dziesięć minut później brat wbiega do pokoju i woła, Charlie, wyrzuć skrzypce, kup sobie wiolonczelę, masz ten milion. Mając w kieszeni 1 000 000 dolarów, Chaplin może w Hollywood robić co chce. Na początku tworzy własną wytwórnię z planami zdjęciowymi zainspirowanymi tym, co widział jako dziecko w Londynie. Mimo, że jego życie w Londynie było trudne, tęsknił za Anglią. Czuł się i chciał się czuć Anglikiem. Dlatego studio w angielskim stylu przypominało mu korzenie. Widać, że stworzone zostało z uczuciem, dlatego tak je zbudował. W nowej wytwórni Chaplin ma swoją rodzinę. Operatorem jest wierny roli Totterell, z którym razem uczą się sztuki robienia filmów. Mój dziadek Rolly pracował dla Chaplina jako operator przez 38 lat. Rolly był jednym z najważniejszych ludzi, którzy pomagali mu tworzyć filmy. Teraz Chaplin jest swoim własnym szefem. Występuje w komediach i reżyseruje innych aktorów. Sam tworzy i montuje swoje filmy.
Kiedy brakuje mu natchnienia, cała machina staje. Kiedy jednak ma jakiś pomysł, wszyscy muszą być gotowi do działania. Tworzy wtedy, kiedy ma ochotę i przed nikim nie musi się rozliczać. Jego filmy odnoszą fenomenalny sukces, ale zaczynają się również pojawiać głosy krytyczne. Niektórzy uważają go za cudzoziemca, który dorobił się w Ameryce, ale nie chce przyjąć amerykańskiego obywatelstwa. Mało tego, wykorzystuje swoich bohaterów, żeby krytykować system. Gdzieś w Stanach powstał jakiś komitet, który stwierdził, że w jego filmach jest za dużo przemocy, że są wulgarne, że nie szanuje władzy, jest anarchistą, występuje przeciwko mieszczańskiemu porządkowi i powinien się trochę uspokoić. W Waszyngtonie szczególnie jeden człowiek ma Chaplina na oku. To J. Edgar Hoover. Ma zaledwie 21 lat i dopiero zaczyna pracę w Departamencie Sprawiedliwości, gdzie jego zadaniem jest obserwacja cudzoziemców. To właśnie ten urząd Chaplin wykpił w filmie Imigrant. Hoover nie znosi Chaplina i zaczyna mu się baczniej przyglądać. Ten Anglik zbił w Stanach fortuny, ale nie chce zostać Amerykaninem. Hoover nie jest jeszcze wszechwładnym szefem FBI, zostanie nim dopiero 7 lat później. Ale obserwuje Chaplina i wkrótce odkrywa jego słaby punkt. W 1918 roku nowa, bogata elita filmowa osiedla się w Beverly Hills i zaczyna organizować dekadenckie przyjęcia z alkoholem, narkotykami i młodymi aktoreczkami. Chaplin jest jednym z najwybitniejszych członków tej tak zwanej hollywoodzkiej kolonii. To była cała masa ludzi, którzy właściwie chcieli cały czas się bawić. Chaplin chętnie przyjmował i zabawiał gości, nie pozwalał jednak, aby życie towarzyskie zdominowało sprawy zawodowe. Nie pił alkoholu i nie używał narkotyków, ale miał słabość do kobiet, szczególnie bardzo młodych. Na jednym z przyjęć u Samuela Goldwyna, gdzie między innymi grano w karty, poznał Mildred Harris. Ona była nieduża, pasowała do niego, bo on sam był niewysoki. Dlatego chciał mieć małą kobietkę. Mildred Harris marzy o karierze aktorskiej. Ma zaledwie 16 lat, kiedy Chaplin się w niej zakochuje, ale idylla trwa krótko. Chaplin uważał, że jest bardzo ładna, ale sam powiedział o niej, że nie jest umysłowym gigantem i dlatego nie za bardzo do siebie pasują. Mildred była jednak sprytniejsza, niż się wydawało. Nie zamierzała wypuścić z rąk najlepszej partii w Hollywood. Parę tygodni po poznaniu Chaplina oznajmia mu, że jest w ciąży. Chaplin jest przestraszony, bo Mildred jest niepełnoletnia. Żeby nie trafić do więzienia, musi się z nią ożenić. Mildred Harris, podobnie jak wiele innych dziewcząt w Hollywood, marzy o karierze aktorskiej i sądzi, że ślub z Chaplinem jej w tym pomoże. Dlatego mówi, że jest w ciąży, ale to nieprawda. Pobierają się i dopiero wtedy zachodzi w ciąży. Chaplin wpada w pułapkę. Ożenił się z kobietą, której nie kocha i zaczyna się dla niego okres artystycznej posuchy. W czasie, gdy był żonaty z Mildred Harris, miał coś w rodzaju twórczej blokady. Zaczynał robić filmy, po czym rzucał pracę nad nimi. Chcąc wyzwolić się z tego przymusowego małżeństwa i ożywić swoją miłość do kina, na początku 1919 roku razem z najlepszymi przyjaciółmi, aktorami Douglasem Fairbanksem i Mary Pickford, zakłada studio United Artists. To Doug i Mary przekonali Charlie'ego, żeby z nimi pracował. Ta trójka była ze sobą zżyta jak rodzeństwo. W dniu podpisania umowy Charlie stara się utrzymać pozory i jak zwykle wszystkich rozśmiesza. Tymczasem problemy w domu narastają. Mildred rodzi chłopca Normana, ale dziecko jest zdeformowane i po 3 dniach umiera. Was obviously
To był oczywiście dodatkowy cios dla Chaplina, ale co dziwne, zapragnął wtedy nakręcić film z dzieckiem. Chaplin ma 30 lat. Zrozpaczony utratą dziecka i nieszczęśliwy w małżeństwie bez miłości, rzuca się w wir pracy i próbuje nakręcić arcydzieło, opierając się na swojej osobistej tragedii. 4 dni po śmierci syna przesłuchuje chłopców do następnego filmu. Z początku szukał dzieci do jednego filmu. Podczas castingu czuje nagłą, emocjonalną więź z jednym z chłopców i natychmiast go angażuje. To Jackie Coogan. Powiedział o nim: nie wiem dlaczego, ale kiedy widzę tego chłopca, zawsze chce mi się płakać. Parę dni później w wytwórni zjawiają się bankierzy i zagraniczni inwestorzy. Od ostatniego filmu Chaplina minęło już kilka miesięcy. Sytuacja jest napięta, ale żeby uspokoić kontrahentów, Chaplin pokazuje im Jackiego Coogana, choć sam nie wie jeszcze, jak go obsadzi. Powiedział: Jackie jest bardzo plastyczny, mogę mu coś powiedzieć, a on zrobi dokładnie to, o co mi chodzi, nawet powtarzając to kilka razy, nie traci nic ze spontaniczności i uczucia. Wiedział, że Jackie Coogan jest aktorem, jakiego sobie wymarzył. Chłopiec jest nie tylko zachętą dla inwestorów, ale też i inspiracją dla samego Chaplina. Ma teraz pomysł na swój pierwszy film długometrażowy, w którym Trump adoptuje dziecko. Decyduje się na prosty tytuł Brzdąc. Otwiera się wtedy stara rana i pojawia się postać z przeszłości. To jego matka Hanna i ich wspólny dramat, gdy zostali porzuceni. Londyn 1898 roku. Pod koniec XIX wieku Hanna Chaplin jest artystką rewiową i samotnie wychowuje dwóch synów, Charlie'ego i Sydney'a. Po rozwodzie z ojcem Charlie'ego może synom zaoferować jedynie powszechną w okolicy biedę. Nawet w najgorszych chwilach wpajała synom miłość do teatru i do kreatywności. Opowiadała im różne historie biblijne, ale również historie z teatru. Charlie mówił, że była doskonałą parodystką. Ale Hanna nie jest zdrowa. Już od dłuższego czasu nie pracuje i spędza całe dnie w domu, krzycząc na ludzi przechodzących ulicą. Powoli osuwa się w chorobę psychiczną. Stopniowo pogrąża się w coraz gorszej depresji i psychozie. Godzinami patrzy w okno, mówi od rzeczy. Charlie widzi to wszystko i cierpi. W 1898 roku Hanna zostaje umieszczona w zakładzie w hrabstwie Surrey. Lekarze obawiają się najgorszego. Jej choroba umysłowa była skutkiem choroby wenerycznej, konkretnie syfilisu. To była trzecia faza syfilisu. W szpitalu wyjaśniono mu, że powodem jej psychozy był neurosyfilis w trzecim stadium. Charlie nie dowiedział się, jak matka zaraziła się chorobą. Była zalotną kobietą, lubiącą męskie towarzystwo. Charlie spędza kilka miesięcy w sierocińcu, zanim matka wróci do domu. Ale po kilku latach choroba wraca z nową siłą. Pewnego dnia dzieci z sąsiedztwa powiedziały mu: twoja matka zwariowała, wyszła na ulicę i rozdaje ludziom węgiel. Musiał ją odszukać, zabrać do przytułku, a następnie do szpitala. Tym razem to Charlie musi ją oddać z powrotem do zakładu. Ma teraz 14 lat. Żyli wtedy tylko w dwójkę, bo brat Sydney wstąpił do marynarki. Proszę sobie to wyobrazić. 14-letni chłopiec prowadzi tę nieszczęsną kobietę do szpitala, zostawia ją tam i wraca samotnie do domu. Jak straszne musiało być jego życie w tamtym czasie. Od tego dnia Hanna pozostanie już w zakładzie. Charlie jest zupełnie sam, ale odmawia powrotu do sierocińca. Sierocińce w Londynie były w owym czasie okropne jak więzienia.
Pobyt w sierocińcu wywołał u niego ogromną traumę. Był bardzo dumny i pozostał samotny. Ludzie oferowali mu pomoc, ale on jej odmawiał. Przez kilka miesięcy Charlie żyje, podejmując dorywcze prace, czasami śpi na ulicy. Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy do Anglii powraca Sydney i odnajduje brata. Sydney wraca z południowej Afryki i bierze Charlie'ego pod opiekę. Pomaga mu finansowo, póki ten nie dostanie pierwszego angażu w teatrze. Od tego czasu bracia pozostaną ze sobą bardzo związani. Hollywood, 1920 rok. Bolesne wspomnienia z dzieciństwa i porzucenie przez ojca posłużą za kanwę scenariusza Brzdąca. Udaje mu się pokonać smutek, ale oczekuje go kolejna próba. Film jest na ukończeniu, gdy Mildred przechodzi do ataku. Oskarża go publicznie o porzucenie domu. Nie widziałam pana Chaplina od 2 tygodnia. W rzeczywistości już od wielu miesięcy nie mieszka ze mną. Muszę stwierdzić, że chyba nie chce już ze mną żyć. W tym czasie adwokaci zaczynają formalności rozwodowe, mające na celu zrujnowanie Chaplina. Pani Chaplin poprosiła sąd, aby ograniczył prawa jej męża do dysponowania zyskami z filmów, a chodzi o sumę przewyższającą 500 tysięcy dolarów. Mówiąc wprost, adwokaci chcą przejąć taśmy Brzdąca. Chaplin nie ma zamiaru tracić filmu. W środku nocy zwraca się do swojej ekipy. Dziadek opowiedział mi, że Chaplin przyszedł do niego i powiedział Rolly, idziemy do studia, zabieramy film i wyjeżdżamy. Musieli wysłać negatywy najpierw do Salt Lake City, a potem do New Jersey, żeby urzędnicy sądowi nie mogli skonfiskować filmu jako części wspólnego majątku. Oczywiste, że Chaplin był tym przerażony. Przez parę tygodni podróżowali po kraju z jednego hotelu do drugiego, zawsze o krok przed komornikiem. Działy się sceny jak z chaplinowskiego filmu. Na przykład przebierał się w damskie ubrania, żeby przejść przez hol hotelowy i nikt go nie poznawał. Jechali przez pustynię z taśmami filmowymi. Batalia sądowa rozgrywa się również w mediach. To najśmieszniejsza rzecz, jaką Charlie Chaplin kiedykolwiek zrobił, ale nigdy nie zobaczycie tego na ekranie. Rozwód następuje ostatecznie w listopadzie 1920 roku. Mildred Harris dostaje 200 tysięcy dolarów i połowę majątku Chaplina. Z drugiej strony Chaplin może zatrzymać film. Brzdąc pojawia się w kinach 2 miesiące później. To największy jak dotąd sukces Chaplina. Krytycy są zachwyceni, a publiczność wali drzwiami i oknami. Brzdąc podbije później cały świat. Jego największe osiągnięcie polega na tym, że widzowie w jednej chwili śmieją się i płaczą. Po raz pierwszy w pełni wykorzystał w scenariuszu swoją przeszłość. Ale najsmutniejsze było to, że stracił dziecko. Kilka tygodni po premierze Brzdąca życie rodzinne Chaplina wkroczyło w nową fazę. Do Stanów przybyła jego matka Hanna. Po 10 latach rozłąki Chaplin postanawia sprowadzić matkę do Hollywood. Wysyła jednego z pracowników do nowojorskiego portu, żeby ją przywitał. Ponowne spotkanie matki z synem przebiega nie bez trudności.
Wszystko szło jak z płatka do czasu, kiedy pojawiła się w urzędzie imigracyjnym. Kiedy oficer graniczny zapytał ją, czy jest matką Charlesa Chaplina, odpowiedziała: tak, a pan jest Jezusem Chrystusem. To mogło mieć przykre konsekwencje, ale urzędnicy popatrzyli na to przez palce i pani Hannah zamieszkała w Kalifornii. Charlie umieścił matkę w małym domku w północnej części Hollywood, gdzie miała spędzić ostatnie 8 lat życia. Odwiedziło ją wielu gości, ale syn zjawiał się rzadko. Do opieki nad nią zatrudnił pewne małżeństwo i dostawała wszystko, czego zapragnęła. Niemniej kontakty z nią przygnębiały Charlie'ego. Myślę, że najtrudniej było mu pogodzić się z jej chorobą psychiczną. Kochał i pamiętał matkę jako osobę piękną, żywą, wesołą, utalentowaną. A obecnie matka miała chroniczną psychozę, była otyła i przedwcześnie postarzała. W sumie bardzo smutna i tragiczna postać. Obie, babka i matka, skończyły w zakładzie dla chorych psychicznie. Myślę, że obawiał się, iż sam też może pewnego dnia zwariować. To jeden z największych dramatów w życiu Chaplina, od którego próbował się uwolnić w swoim życiu uczuciowym. Cały czas miał w pamięci młodą i piękną matkę i podświadomie szukał tego w swoich licznych romansach. To częściowo wyjaśnia jego pociąg do młodych kobiet. To nie było zachowanie kompulsywne, chodziło o to, że bał się starzenia. 3 lata po rozwodzie z Mildred Harris Chaplin ponownie się zakochuje i znów jest to nastolatka. Po sukcesie Brzdąca Chaplin postanawia trzymać się długiego metrażu. W 1924 roku rozpoczyna bardzo ambitne przedsięwzięcie – Gorączkę złota. Film za $2 miliony powstaje w naturalnych plenerach z udziałem 600 statystów. To najdroższy film roku. Wynajęli grupę włóczęgów z Sacramento i sprowadzili ich na plan. Ułożyli tory kolejowe przez góry, które pojawiają się w pierwszej scenie filmu. Praca była bardzo trudna, pracowali w śniegu, a trzeba było mieć kontrolę nad wszystkim. Włóczęga przyjmuje w filmie dodatkowy wymiar, bardziej filozoficzny. Chaplin nadal mówi o miłości, głodzie, nędzy i powabie pieniądza, a niektóre sceny przeszły do legendy. Praca nad filmem jest trudna, bo przeszkadzają mu problemy osobiste. Młoda aktorka stojąca tu za nim to Lita Grey, mająca wtedy 15 lat. Dostaje główną rolę kobiecą. Chaplin spotkał Litę po raz pierwszy, gdy 3 lata wcześniej przyprowadzał casting do Brzdąca. Charlie szukał ładnych dziewczynek, które mogłyby wystąpić w Brzdącu. Lita przyszła w butach na obcasach swojej matki z upiętymi włosami. Charlie był oczarowany. Według Lity Chaplin stworzył sekwencję snu tylko po to, by móc obsadzić ją w charakterze zalotnego anioła. W tej surrealistycznej i niemal proroczej scenie Trump musi oprzeć się kuszącemu go aniołowi w postaci Lity Grey, mającej wtedy zaledwie 12 lat. Nikt ze współpracowników nie uważał, aby była specjalnie fotogeniczna czy utalentowana. Została jednak przyjęta, a Chaplin był zachwycony. Kiedy coś go zachwyciło, nie było na to siły. 3 lata później Chaplin ponownie zatrudnia ją w Gorączce złota. Mają romans na planie i młoda aktorka zachodzi w ciążę. Musi porzucić pracę. Chaplin sugerował aborcję, ale rodzina Lity się nie zgodziła i nastawała na małżeństwo. 24 listopada 1924 roku prasa donosi o ślubie w Meksyku.
Chaplin ponownie musi ożenić się z nieletnią, aby uniknąć więzienia. Mówi jej od razu: nie mam zamiaru być twoim prawdziwym mężem. Będę zachowywać pozory, ale nic poza tym. Chaplin będzie miał z Litą dwóch synów, Charlesa Juniora i Sydneya. Nie zmienia to jednak sytuacji w małżeństwie. Lita czuje się porzucona i kiedy kończy 18 lat, opuszcza dom i występuje o rozwód. Mówi się, że w czasie, gdy przeprowadzany był rozwód, Chaplin osiwiał w ciągu jednej nocy. To niesamowite, jeżeli pomyśleć, jak przenikliwym obserwatorem natury ludzkiej był Charles Chaplin i jak bardzo brakowało mu zdolności oceny własnych wad. Kto wie, czym jest grzech? Zrodził się z nieba, z upadłego Bożego Anioła. Któż wie, jaki jest ostateczny cel grzechu? A poza tym, co byśmy robili, gdyby nie było grzechu? W tym czasie w Waszyngtonie największy wróg Chaplina, J. Edgar Hoover, staje na czele FBI. Jego głównym celem jest Hollywood, oskarżany o deprawowanie moralności Ameryki. Hoover chce przywrócić ład i porządek i w pierwszej kolejności bierze na muszkę Chaplina. Ten przez długi czas nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, ma bowiem inne sprawy na głowie. Pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia Hollywood przeżywa poważne trudności. Wiele wytwórni zostaje zamkniętych z powodu kryzysu finansowego. Chaplin był ostrożniejszy od innych, ale i tak jego pozycja nie jest zbyt pewna. W okresie depresji sytuacja była bardzo trudna i wytwórnia w zasadzie nie pracowała. W ten sposób unikał większych strat. Poza tym był w trakcie rozwodu, co też musiał uwzględniać w kalkulacji finansowej. Chaplin czuje presję z każdej strony. To zainspirowało go do pewnej sceny w nowym filmie Cyrk, który notabene jest klapą. Jego karierze filmowej zagraża nie tylko kryzys, ale również nowa technologia, film dźwiękowy. W tym czasie wiele gwiazd filmu niemego jedna po drugiej znika z ekranów. Charlie jest w kropce. Co robić? Kręcić film niemy czy dźwiękowy? Co przyniesie przyszłość? Nikt w branży nie wiedział, jak się to wszystko potoczy. Zmiany oznaczały dla wszystkich początek końca. Wszyscy czuli się tym przytłoczeni. Nawet brat Sydney, zazwyczaj tak optymistycznie nastawiony, czuje wiatr przemian. Chaplinowie z ledwością przeżywają krach giełdy na Wall Street. Za pieniądze zarobione przez ostatnie 15 lat mogliby bardzo wygodnie żyć aż do śmierci. Dlatego Sydney sugeruje, że powinni się wycofać. Powiedział Charlie'emu: mamy dosyć pieniędzy, wycofajmy się, starczy już. Ale Charlie odparł: ja nie. Na to Sydney powiedział, że odchodzi i istotnie odszedł. Sydney wraca do Europy, żeby spokojnie żyć. I Charlie musi samotnie zmierzyć się z końcem ery filmu niemego. Zrobił tyle wspaniałych, niemych filmów, które odniosły sukces. Teraz nadchodziła nowa epoka. Nie wiedział, jak się w niej odnajdzie, dlatego bardzo ostrożnie zabierał się do robienia filmów dźwiękowych. Problem Chaplina z filmami dźwiękowymi polegał również na tym, że postać Trumpa jest uniwersalna właśnie dlatego, że nie mówi i Chaplin nie chce pozbawiać go tego uroku. To był poważny problem, a Chaplin rozwiązał go w ten sposób, że postanowił nadal nie mówić. Zdecydował, że zignoruje syren i śpiew nowoczesności. Uważa film dźwiękowy za przejściową modę. Najnowszy film, Światła Wielkiego Miasta, pozostanie niemy. Premiera ma miejsce 31 stycznia 1931 roku w Nowym Jorku. Hollywoodzkie sławy jadą na drugi koniec kontynentu, żeby zobaczyć nowego Chaplina. Reżyser zaprosił też innego geniusza XX wieku, swojego nowego przyjaciela Alberta Einsteina. Istniały realne obawy, że na premierę nikt nie przyjdzie, bo już od kilku lat nie pojawił się żaden film niemy. Film opowiada o miłości włóczęgi i młodej kwiaciarki, która straciła wzrok. Historia jest wzruszająca i poetycka. Nie pada w niej ani jedno słowo. Reszta, proszę pana.
Jak się okazało, był to trzeci pod względem dochodów film w tamtym roku. Magazyn Life napisał, kiedy do filmu niemego zabiera się Chaplin, jest to nadal żyła złota. To najnowsze arcydzieło kilka lat opóźniło śmierć filmu niemego, który niektórzy widzieli już w grobie. Chaplin znów jest na pierwszych stronach gazet, tym razem dzięki swoim osiągnięciom. Ale sukces nie przynosi mu satysfakcji. Jest samotny, zmęczony i pełen niepokoju o przyszłość kina. Chce opuścić przygnębiającą atmosferę Hollywood. Co zrobi? Jak nie być anachronizmem, postrzeganym jako nie mający już znaczenia szacowny zabytek? W lutym 1931 roku wyjeżdża do Europy promować Światła Wielkiego Miasta. Wyrusza w podróż, która na zawsze zmieni jego spojrzenie na świat i da początek nowemu etapowi w jego twórczości. Pierwszym przystankiem jest Anglia. Chaplin przyjeżdża pociągiem do swojego rodzinnego miasta. To powrót uśmiechniętego syna marnotrawnego. Chce się z nim spotkać przyszły premier Winston Churchill. Przyjmuje go również Mahatma Gandhi, który w Londynie rozmawia o przyszłości Indii. Spotykając się z największymi ludźmi XX wieku, jest jednym z nich. Tymczasem mimo wiwatujących tłumów i szaleństwa na punkcie jego filmów szybko spostrzega, że wielki kryzys rozlał się ze Stanów Zjednoczonych na inne kraje. Wszędzie w Europie ludzie przeżywają trudności, a najważniejsze państwa skupiają się na swoich problemach. Bardzo dobrze rozumiał sytuację na świecie i dostrzegał zagrożenia wynikające z nacjonalizmu. W marcu przyjeżdża do Niemiec i po raz pierwszy staje się celem ataków nacjonalistów. W Berlinie witają go rozentuzjazmowane tłumy, ale nazistowska prasa prowadzi przeciwko niemu ohydną kampanię z powodu przyjaźni z Einsteinem. Żyd Chaplin został wczoraj entuzjastycznie powitany w Berlinie. To nie do wiary, że część narodu niemieckiego mogła w ten sposób witać Żyda, zaprzysięgłego wroga naszej rasy. Dowiedział się też, że znajduje się na nazistowskiej liście ludzi przeznaczonych do zabicia. Charlie Chaplin, ten mały, nudny i odrażający Żyd, jest legendą w społeczności żydowskiej, ale jego czas mija. Jest w szkół. Nie jest Żydem. Będzie mówić publicznie. Zawsze powtarzał, gdybym zaczął wypowiadać się na temat tego, czy jestem Żydem, to by znaczyło, że podejmuję grę antysemitów. Podróż do Berlina przyniosła jeszcze inną niespodziankę. Prasa wychwyciła jego zastanawiające podobieństwo do Adolfa Hitlera, coraz bardziej popularnego przywódcy nacjonalistycznej prawicy. Obaj urodzili się w roku 1889 w odstępie kilku dni. Mieli taką samą sylwetkę i takie same wąsy. W niektórych artykułach pisano, że Hitler wziął pomysł na wąsy od Chaplina. Charlie'ego to bardzo gniewało. Po powrocie do Stanów Chaplin ciągle o tym myśli. Jest innym człowiekiem, ma 43 lata i nie chce już tylko rozśmieszać ludzi. Uważa, że jego filmy mogą być dla widzów dzwonkiem ostrzegawczym. Zobaczył z bliska zgubny wpływ wielkiego kryzysu i postanawia zaatakować kapitalizm. W 1936 roku tworzy film będący satyrą na uprzemysłowiony świat, w którym jeszcze raz wciela się w rolę włóczęki. Dzisiejsze czasy to dający do myślenia film, nie głupia komedia, ale deklaracja na tematy społeczne, chociaż i tak bardzo śmieszna. Przestań palić i wracaj do pracy, ruszaj się.
Jego nową towarzyszką życia jest 21-letnia Paulette Goddard, którą poznał po powrocie z Europy. Obsadza ją w głównej roli żeńskiej. Mieli podobne dzieciństwo, ona też była opuszczona i samotna. Dlatego wiele ich łączyło i mogli się łatwiej porozumieć. To ostatni film niemy, w którym pojawi się postać Włóczęgi, jest bardzo wzruszający. W końcu znalazł miłość i po raz pierwszy w życiu nie jest sam. Widzowie zapamiętają jednak dzisiejsze czasy nie tylko z powodu tej love story. Wielu ludzi dziwi się, dlaczego zajmuje się polityką, a sam film zostaje przyjęty z mieszanymi uczuciami. Tymczasem to tylko pierwsze podejście, bo Chaplin pracuje już nad nowym scenariuszem. Adolf Hitler przejął już władzę w Niemczech, ale w Hollywood nikt nie zaprząta sobie tym głowy. Chaplin chciałby jednak, żeby ludzie się nad tym zastanowili. Chce się rozprawić ze swoim złowieszczym sobowtórem. Chcąc odpowiednio sportretować dyktatora, Chaplin studiuje jego zdjęcia, na których Hitler wypróbowuje różne pozy. W scenopisie po raz pierwszy są mówione dialogi. Realizacja filmu zajęła mu 2 lata. Z konieczności musi porzucić kino nieme. Tylko dlatego, że są w nim przemówienia, takie jakie mógłby wygłosić polityk. We wrześniu 1939 roku, gdy Chaplin zaczyna zdjęcia do dyktatora, sytuacja jest bardzo napięta. Te sceny w kolorze kręcone są przez jego brata Sydneya. Tymczasem w Europie jest coraz gorzej. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały właśnie wojnę Niemcom. Stany Zjednoczone nie chcą przystępować do wojny, dlatego film Dyktator jest politycznie niewygodny. Ale mimo nacisków politycznych i trudności finansowych, Chaplin zdecydowany jest kontynuować pracę. Jeszcze nigdy tak bardzo nie pragnął, aby jego film wywarł zamierzony skutek. Zdaje sobie sprawę, że chodzi o coś więcej niż tylko o sukces ekranowy. Stawia ogromne wymagania zarówno sobie, jak i całej ekipie. 15 października 1940 roku w Nowym Jorku odbywa się premiera Dyktatora, ale i tym razem polityczny przekaz Chaplina przechodzi bez większego echa. Droga przez życie może być wolna i piękna, ale zgubiliśmy tę drogę. W ostatniej scenie Chaplin ustami głównej postaci wygłasza bardzo osobiste i zaangażowane przemówienie. Nie dajcie się tym wynaturzonym ludziom, ludzkim maszynom z mechanicznymi umysłami i mechanicznymi sercami. Nie jesteście maszynami, nie jesteście bydłem, jesteście ludźmi. W sercach macie miłość do ludzi, nie nienawiść. Kiedy nowe wcielenie zaczęło przyćmiewać sławę Włóczęgi, zdecydował się w ogóle zrezygnować z tej postaci. Chaplin zaktywizował się politycznie, zaczął wygłaszać przemówienia i wtedy powstał problem, ponieważ okazał się w Ameryce postacią bardzo kontrowersyjną. Walczmy o świat, w którym rządzi rozum, gdzie nauka i postęp poprowadzą wszystkich ludzi ku szczęściu. Żołnierze, zjednoczmy się wszyscy w imię demokracji. Dyktator ma 5 nominacji do Oscara, jednakże jego przekaz nie dociera do wielu osób, mimo że w 1940 roku Hitler rozpoczął już swoją niszczycielską działalność. Chaplin wiedział, co się dzieje w świecie i umiał mówić do ludzi. Dyktator miał wymiar proroczy, pokazywał, co się stanie z Żydami. Był jedynym człowiekiem w Hollywood, który poruszył w filmie ten temat. Gdyby znał prawdę o obozach zagłady, nie nakręciłby komedii. Po wojnie wydało się, że Hitler oglądał Dyktatora. Archiwa mówią o tym, że zamówił kopię. Najważniejsze postacie nazistowskiego reżimu były wielkimi kinomanami. Wiemy, że nawet podczas wojny znajdowali sposoby, żeby poprzez kraje neutralne szmuglować do Niemiec brytyjskie i amerykańskie filmy. W
ostatnim filmie zawarł wiele ze swego prywatnego życia, włącznie z życiem uczuciowym. Paulette Goddard zostawiła Chaplina w 1941 roku, a rok później nastąpił rozwód. Przez wiele miesięcy przedtem w ogóle się nie widywali. Paulette Goddard była wspaniała. Przeżył z nią przepiękną miłość. Paulette i moja matka to były kobiety jego życia. Związek z Paulette uczynił Chaplina bardziej ludzkim i przygotował na małżeństwo z Uną. Dwa lata później 54-letni Chaplin poznaje nową miłość. Una O'Neill to córka laureata Nagrody Nobla, dramaturga Eugenia O'Neilla. Początkująca 17-letnia aktorka przyszła na swoje pierwsze zdjęcia próbne. Kiedy znowu wiąże się z nastolatką, jego otoczenie jest pełne najgorszych obaw. Wszyscy myśleli, że to kolejna nimfetka w jego życiu. Był już po 50, a ona nie miała 20 lat. Wszyscy sądzili, że znowu będzie tak jak zawsze. Tymczasem Una okazała się miłością jego życia. Byli w sobie szaleńczo zakochani, a dla Chaplina, który tak łatwo się zakochiwał i kolekcjonował kobiety, to była niewiarygodna, miłosna idylla. Zaledwie kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu Chaplin i Una pobierają się. Idyllę zakłóca jednak kolejny skandal obyczajowy. To ten jeden przypadek za dużo. 4 czerwca 1943 roku 23-letnia John Barry twierdzi, że Chaplin jest ojcem jej dziecka. Rzeczywiście miał z nią romans rok przed poznaniem Uny, ale szybko go przerwał, uważając, że jest niezrównoważona. Bardzo szybko Chaplin musiał z nią zerwać, ale po rozstaniu zaczęła mu stwarzać masę kłopotów. Wkrótce po separacji John Barry w środku nocy włamała się do domu Chaplina. Świadkiem był jego syn Sydney. Sydney wszedł po schodach na piętro, zobaczył, że ojciec jest zdenerwowany i powiedział: tato, pójdę z tobą. A Chaplin na to krótko: nie teraz. Wtedy Sydney zauważył w środku John Barry z bronią w ręku. Potem jak John Barry została dwa razy aresztowana za nękanie, Chaplin myślał, że ma spokój do czasu rozstrzygnięcia kwestii ojcostwa. Tymczasem sprawa zostaje ujawniona w tym samym czasie, gdy oficjalnie ogłoszono jego małżeństwo z Uną. Wielu Amerykanów uznało, że miarka się przebrała i jego skłonność do bardzo młodych kobiet jest nie do przyjęcia. Legion amerykański, katoliccy, weterani wojenni, różne organizacje kobiece, wszyscy oni nienawidzili obleśnych, starych facetów uganiających się za młodymi kobietami. W Waszyngtonie J. Edgar Hoover zacierał ręce. Przez 20 lat czekał na pretekst, żeby móc uderzyć w Chaplina. Nie było jednak żadnego wykroczenia, o którym można by go oskarżyć. Aż tu nagle pojawia się John Barry i Hoover decyduje się osobiście zająć jej sprawą. Wszystko było zmontowane przez FBI. John Barry wcale nie chciała iść do sądu. Hoover i cała prawica użyli tej historii, żeby przedstawić Chaplina w złym świetle. FBI uświadomiła sobie, że może spreparować jeszcze inne sprawy. 15 lutego 1944 roku Chaplin pojawia się w sądzie, który ma ustalić ojcostwo Carol Ann, córki John Barry. Adwokat Chaplina przedstawia wynik badania krwi, dowodząc, że reżyser nie jest ojcem dziewczynki, ale to FBI pociąga za sznurki. W tym czasie to FBI decydowało o tym, kto będzie sędzią i sąd postanowił, że nie dopuszcza wyniku badań krwi. Orzeczono, że Chaplin jest ojcem i nakazano mu łożyć na utrzymanie Carol Ann aż do ukończenia przez nią 21 lat. Ale Hooverowi to nie wystarcza i atakuje na innym froncie. Odnajduje stare prawo federalne, tak zwane prawo Mana, które zabrania mężczyźnie podróżowania z kobietą w niemoralnych celach. Chaplinowi, który zabrał kiedyś John Barry na wakacje do Nowego Jorku, grozi do 23 lat więzienia.
Prokurator pozwalał sobie na ohydne insynuacje, przedstawiając Chaplina jako erotomana i potwora. Sfotografowano, jak pobierane są od niego w sądzie odciski palców. To zdjęcie pojawiło się w gazetach jako część kampanii mającej na celu ukazanie go jako winnego. Przysięgli nie dali się jednak ogłupić i 4 kwietnia 1944 roku Chaplin zostaje oczyszczony z zarzutów. Teraz to on przechodzi do ataku, kręcąc nowy prowokacyjny film Pan Verdun. Gra w nim seryjnego mordercę kobiet, opierając się na historycznej postaci Francuza Landry. Proszę tylko na niego spojrzeć, wolał okradać i mordować niewinne kobiety. Mało tego, zrobił sobie z tego źródło dochodu. Nie chodzi mi o zemstę, ale o ochronę społeczeństwa. Dlatego wnoszę o karę śmierci na gilotynie dla tego seryjnego mordercy. Znowu sobie zakpił, kręcąc film, w którym grał Landru, francuskiego sinobrodego, żeniącego się z bogatymi wdowami, żeby je później mordować. Dobrze, jestem seryjnym mordercą, ale przecież świat do tego zachęca. Wszędzie tworzy się śmiercionośną broń, której jedynym celem jest masowe mordowanie ludzi. Czyż nie było już przypadków rozrywania na strzępy niewinnych kobiet i małych dzieci? Można powiedzieć, Pan Verdun to cudowny, wspaniały film, ale czy to mądre ze strony człowieka, który właśnie wyszedł z obrzydliwego procesu o ustalenie ojcostwa i miał tyle problemów z kobietami, żeby grać sinobrodego, który dla pieniędzy poślubia i morduje kobiety? Jako seryjny morderca w porównaniu z innymi jestem zaledwie amatorem. Nie zamierzam jednak tracić panowania nad sobą tylko dlatego, że wkrótce stracę głowę. Zanim jednak zakończę mój krótki pobyt na ziemi, chciałbym powiedzieć, że ze wszystkimi tu obecnymi spotkamy się bardzo niedługo. Przesłanie jest nieprzekonujące, a sam film ponosi spektakularną klapę. W wielu Stanach zostaje ocenzurowany albo w ogóle zakazany. Film był bojkotowany, zaczynała się właśnie zimna wojna i przez kraj przetaczała się krucjata antykomunistyczna. Hoover potrzebował właśnie czegoś takiego jak Pan Verdun. Był to koniec lat 40. i polowanie na czarownicę zostało właśnie usankcjonowane przez senatora McCarthy'ego. Jeżeli w Departamencie Stanu byłby tylko jeden, jedyny komunista, to i tak byłoby to o jednego komunistę za dużo. Inkwizycyjne metody i postępująca paranoja ukazują filmy Chaplina w całkiem nowym świetle. Hoover od zawsze uważał go za komunistę. Na jego telefony założono podsłuchy, a znajomych wzywano na przesłuchania. Ludzie FBI zapytali Samuela Goldwyna, czy Chaplin jest komunistą, a sam na to, Chaplin komunistą? To jedyny prawdziwy kapitalista, jakiego znam. To było absurdalne. Oczywiście, że w sprawach społecznych miał poglądy raczej lewicowe, jak wielu artystów, ale w żadnym wypadku nie był komunistą. Nic nie wskazywało na to, żeby był aktywnym komunistą. Ale pomimo braku dowodów, wszystkie te mnożące się oskarżenia odnoszą w końcu skutek. Około 1950 roku purytańska Ameryka ignoruje geniusza i jego filmy. Uważa go za niebezpiecznego starca o wywrotowych poglądach politycznych. Filmowy światek Hollywood uważał, że jest trochę irytujący. Stał się persona non grata, ludzie przestali go odwiedzać. Chaplin odciął się od świata zewnętrznego. Spędzał dnie szukając pocieszenia w najbliższej rodzinie z żoną, Uną i dziećmi. Zamknięty w sobie, tęskni za dawną, wspaniałą przeszłością. Tworzy swoje ostatnie arcydzieło, Światła Rampy, opowieść o gwieździe music hallu, której przyszło żyć w trudnych czasach. Jest to najbardziej autobiograficzny z jego filmów. Po raz pierwszy łączy w jednym filmie postać aktora alkoholika i piękną młodą tancerkę, co jest symbolicznym przedstawieniem związku jego rodziców, tyle że na ekranie odnajdują się ponownie i odnoszą się do siebie z miłością, ciepło i wyrozumiale. Główną rolę kobiecą dostaje Claire Bloom, młoda aktorka, którą wybrał z uwagi na podobieństwo do dwóch najważniejszych kobiet jego życia,
matki i Uny. W tamtym czasie Una i ja byłyśmy do siebie bardzo podobne i prawdę mówiąc, często nas mylono. Chaplin chciał zawrzeć w filmie historię swojego życia i rodziny. Dlatego występują w nim jego dzieci, Geraldine, Michael i Josephine. Wszystkim w szkole chciałem powiedzieć, że występuję w filmie. To, że pracowałem w zawodzie ojca, to było dla mnie coś symbolicznego, magicznego. Rolę młodego, obiecującego aktora gra Sydney, drugi syn Chaplina z małżeństwa z Litą Grey. Dziękuję, panowie. Może powinienem powiedzieć Teresie, że cię spotkałem? Lepiej nie. Może się zdenerwować, kiedy się dowie, czym się zajmuję. Ale mnie to nie przeszkadza. Lubię pracę na ulicy. Pewnie odzywa się we mnie ten włóczęga. Film dzieje się w wiernie odtworzonym Londynie jego dzieciństwa. Chciał pokazać wszystkie etapy swojego życia. Analizuje swoje uczucia oraz uczucia członków rodziny. Mówi o swoim londyńskim dzieciństwie. Nie zawsze są to miłe wspomnienia. To film pełen wielu treści. Światła rampy są jego spuścizną, niemal przeczuciem. Chaplin jeszcze nie wie, że będzie to ostatni film, jaki nakręci w Stanach. We wrześniu 1952 roku Chaplin odpływa do Anglii. Ma to być pierwszy etap długiej podróży po Europie w ramach promocji Świateł Rampy. Film dzieje się w Londynie, a ponieważ jego sprawy w Stanach nie mają się dobrze, dlatego światowa premiera odbędzie się właśnie w tej brytyjskiej stolicy. Chaplin wie, że FBI i Urząd Skarbowy go obserwują. Obawia się, że mogą mu udaremnić wyjazd. Dlatego trzyma datę wyjazdu w tajemnicy, a na pokład Queen Elizabeth wchodzi anonimowo. Na statku są już jego żona i dzieci. Chaplin chowa się w kabinie i ujawnia dopiero po wypłynięciu z portu. Hoover wcale nie zamierzał utrudniać mu wyjazdu, wprost przeciwnie. Kiedy dowiaduje się, że Chaplin wyjechał, zastawia pułapkę. Na drugi dzień po wyjeździe Chaplin otrzymuje informację z amerykańskiego biura imigracyjnego, że pozbawiono go wizy powrotnej. Oficjalnie go nie wypędzili, nie mogli zakazać mu powrotu, niemniej stworzyli taką sytuację, że gdyby chciał wrócić, musiałby się ponownie ubiegać o wizę, do czego miał pełne prawo. Plan Hoovera był bardzo prosty. Aby uzyskać wizę, Chaplin musiałby zostać przesłuchany przez FBI. Gdyby odmówił, nie zostałby wpuszczony. Gdyby się zgodził, oznaczałoby to znowu publiczne pranie brudnej bielizny. Przesłuchali każdą kobietę, jaką mogli odnaleźć, z którą kiedykolwiek uprawiał seks. Byli przygotowani na to, żeby wypytywać go o sprawy związane z jego życiem erotycznym, a wtedy zawsze istniało zagrożenie, że mogliby go oskarżyć o krzywoprzysięstwo. Charlie był jednak zbyt sprytny, żeby tego nie przewidzieć. Kiedy 23 września Queen Elizabeth przypływa do Anglii, na ląd schodzi Chaplin, przykładny mąż i ojciec. Entuzjastyczne przywitanie pozwala mu zapomnieć o problemach w Ameryce. Ludzie w Anglii uwielbiali go, zgotowali mu owacje. To była jedna z najbardziej wzruszających scen, jakie widziałam. Wszyscy ci wspaniali Londyńczycy wołali "Hello, Charlie!" albo "Witaj w Anglii!" Ale wiadomości o problemach z wizą dotarły już do Europy i podczas konferencji prasowej na temat filmu Chaplin musiał wypowiedzieć się w tej sprawie. Anglicy przyjęli go jak zwykle serdecznie, ale jednak z rezerwą. Czuli się urażeni, a w parlamencie padały pytania o problemy Chaplina w Ameryce. Czy mógłby pan coś powiedzieć na temat wydanego dla pana zakazu powrotu do USA? Mogę tylko potwierdzić to, co powiedziałem wcześniej, ale to już chyba zostało opublikowane. Dziękuję. Dziękuję.
Chaplin był ostrożny, starał się nie mówić nic specjalnie złego o Stanach Zjednoczonych. I bardzo dobrze, że był tak przezorny, bo od przyjazdu pilnie obserwował go brytyjski kontrwywiad, który zdawał relacje FBI. Teczkę Chaplina w MI5 założono w 1952 roku, kiedy FBI zapytało, co zamierzacie zrobić z tym gościem, Charlie Chaplinem. Brytyjski MI5 odnosił się na ogół do FBI jak do starszego brata. Tak, tak, oczywiście, już się robi. Chaplin uświadamia sobie, że być może wcale nie jest w Anglii tak mile widziany, jak to sobie wyobrażał. Wieści napływające z Ameryki też nie są optymistyczne. Jego nowy film nie jest praktycznie nigdzie wyświetlany. Film pokazywano tylko w wielkich miastach. San Francisco, Nowym Jorku, Chicago. Z powodu tego, co absurdalnie nazywano jego działalnością antyamerykańską. Chaplin musi podjąć decyzję. Postanawia emigrować, nie wraca do Stanów. Zamierza przeciąć wszystkie więzy łączące go z Ameryką. Najpierw musi znaleźć dom dla rodziny. Rozgląda się po Europie i znajduje wreszcie wspaniałą posiadłość w Szwajcarii nad Jeziorem Genewskim. Któregoś dnia ojciec przywiózł nas tutaj, żeby pokazać nam dom. Byliśmy pod wielkim wrażeniem. Chaplin ma już dach nad głową i teraz musi sprowadzić z Hollywood swój majątek. W zasadzie wzięli ze sobą tylko to, czego potrzebowali na wakacjach. Nie wiedzieli, co się zdarzy, czy majątek zostanie skonfiskowany. Chaplin nie może pojechać do Stanów, do Los Angeles, leci więc UNA. Ma rozwiązać sprawy majątkowe. Przed jej odjazdem przepisał wszystko na jej nazwisko i mogła sprzedać wszystkie domy, meble, wszystko. To był bardzo trudny czas dla Uny, musiała się zrzec amerykańskiego paszportu. Una zgodziła się przyjąć brytyjskie obywatelstwo, aby bez problemów towarzyszyć mężowi. Pod koniec 1954 roku wszystkie filmy Chaplina znalazły się w Londynie, a cały majątek w Szwajcarii. W wieku 65 lat otwierał nowy rozdział w życiu. Znowu widuje się z bratem Sydneyem, który odwiedza go prawie każdego lata. Po wyjeździe ze Stanów Sydney ożenił się z cyganką i teraz jeździ po świecie w taborze. Chaplin organizuje wystawne przyjęcia dla przyjaciół hollywoodzkich weteranów i europejskich sław. Na zewnątrz wydaje się pogodzony z losem. Był bardzo rozgoryczony z powodu amerykańskich problemów, choć z drugiej strony cieszyło go życie w Szwajcarii, w pięknym domu z Uną i z dziećmi. Byli wolni, dużo podróżowali. Myślę, że żył pełnią życia. Stał się sybarytą. Wcześniej całe jego życie obracało się wokół pracy. Cały czas był pod presją, żeby realizować wciąż nowe filmy. A teraz zaczął inaczej patrzeć na życie. I to było chyba dla niego bardzo dobre. Myślę, że był bardzo szczęśliwy. A rodzina cały czas się powiększała. W sumie spłodzą z Uną 8 dzieci. To nowe życie wydaje się bajką, ale w środku Chaplin cierpi, czuje, że nie jest tym człowiekiem, którym był. Brak mu filmów i ostatecznie wraca do pracy. Przerażała go myśl, że widzowie mogliby o nim zapomnieć, nie interesować się nim, że stanie się postacią z przeszłości. Mimo, że był bardzo zamożny, obawiał się też powrotu biedy. Chaplin jeszcze 2 razy spróbuje stanąć za kamerą. W 1957 roku napisze scenariusz do filmu Król w Nowym Jorku i sam go wyreżyseruje. Film jest antyamerykański i nigdy nie zostanie wyświetlony w Stanach. Co wasza wysokość chciałby powiedzieć Amerykanom? Jestem głęboko wzruszony gorącym przyjęciem i gościnnością. Wasz naród już nieraz dał dowody szlachetnej wspaniałomyślności wobec ludzi szukających tu schronienia przed tyranią.
Ten film spowodował, że na jego telefonach znowu założono podsłuch. Hoover cały czas go nienawidził i FBI udało się nawet nakłonić Szwajcarów do obserwacji Chaplina. Szwajcarzy założyli mu podsłuch na telefonie. Szwajcarskie tajne służby chętnie podjęły się współpracy z FBI i stale przesyłały informacje. W 1967 roku Chaplin kręci swój ostatni film, Hrabina z Hongkongu, z udziałem dwóch gwiazd, Sophie Loren i Marlona Brando. Stosunki Chaplina z Brando są złe. Podczas zdjęć starają się tego nie pokazywać, ale pod koniec pracy już się do siebie nie odzywają. To było dwóch wielkich ludzi, którzy nie zostali stworzeni do współpracy. Film zrobił klapę, ale Chaplin się nie poddaje. Czasami zamyka się w studiu na całe dnie, pracuje nad nowymi scenariuszami i opracowuje na nową muzykę. Komponował muzykę do swoich filmów. Wtedy nie mogliśmy hałasować, nie wolno się było ruszyć. Kiedy któreś z dzieci zbytnio hałasowało na schodach, Chaplin reagował ostro i surowo, jak przystało na starego człowieka z epoki wiktoriańskiej. Wszyscy wiedzieli, że trzeba dać mu spokojnie pracować. Muzyka i scenariusze trzymały go przy życiu. Jego kochająca żona Una, która już wcześniej zainteresowała się filmowaniem scen domowych, w szwajcarskim domu nadal często utrwalała na taśmie życie rodziny. Był to dla mnie wyraz ich ogromnej, nieskończonej miłości. Chaplin poza żoną świata nie widział i czasami zaniedbywał dzieci, niepewne co do swojej przyszłości. Patrząc na nas, dzieci żyjące w takim luksusie, trudno to było zrozumieć jemu, który sam jako dziecko musiał walczyć, żeby się utrzymać na powierzchni. I dlatego czasami mówił nam, to wszystko może kiedyś zniknąć z dnia na dzień. Uważał, że najważniejsze jest wykształcenie, to jedyna broń, jaką człowiek ma w życiu. Dzieci odziedziczyły po ojcu zamiłowanie do przebierania się i aktorstwa. Z rozrzewnieniem myślę o tym cudownym dzieciństwie. Żałuję, że już nie jestem młodą dziewczyną czy dzieckiem. Z biegiem lat dzieci poszły każde swoją drogą. Czasami cieszyły się, że uwolniły się spod wpływu dominującego ojca. Na początku lat 70. ubiegłego stulecia klasyczne filmy Chaplina powracają na ekrany kin. 20 lat po wyjeździe z Ameryki zostaje doceniony jego wizjonerski geniusz. Z całego świata napływają zaproszenia. Wszyscy chcą wręczyć mu nagrodę lub odznaczenie. Pod koniec życia te dowody uznania bardzo go cieszyły. Dzięki temu mógł podróżować. Był już bardzo stary i dawne urazy i żale zostały zapomniane. Również brytyjskie tajne służby przestają go nękać. Zostaje zaproszony do pałacu Buckingham, gdzie królowa nadaje mu tytuł szlachecki. Bardzo mu się podobało, kiedy mówiono o nim Sir Charles. Trzeba pamiętać, skąd pochodził i do czego w życiu doszedł. To bardzo przyjemne uczucie, kiedy człowiek zostaje doceniony przez swoją ojczyznę. Biedny chłopak odniósł taki sukces, że królowa zrobiła go szlachcicem. To niebywałe. Te wszystkie nagrody spowodowały, że ludzie ponownie zainteresowali się Chaplinem. W lutym 1973 roku amerykański reżyser Peter Bogdanowicz postanawia nakręcić film dokumentalny i rozmawia z nim w jego domu w Wewei. Jest już jednak za późno. Wiek i zmęczenie przyćmiewają pamięć 84-letniego Chaplina. Nie jest w stanie opowiedzieć burzliwej historii swojego geniuszu. Proszę powiedzieć o Fredzie Karno.
Czy to od niego wszystko się zaczęło? Albo o takich ludziach jak Mack Sennett? Nikogo nie mogę sobie przypomnieć, może później. A proszę coś opowiedzieć o pracy z Jackie Coganem. Nie wiem, nie pamiętam. Hollywood, sukcesy, kobiety, kłopoty. Wydaje się, że wszystko zapomniał. Wszystko poza dzieciństwem. Miał pan bardzo nieszczęśliwe dzieciństwo. Nie, nie tak bardzo. Byłem wtedy wolny. Wspomnienia gdzieś pierzchły. Ale od kiedy zamieszkał w Szwajcarii, jednego wydarzenia Chaplin nie opuści za nic w świecie, ponieważ kojarzy mu się z dzieciństwem. To występ cyrku rodziny Knie w Wewei. W październiku 1977 roku, mimo że w zasadzie już nie chodzi, nalega, żeby zabrać go do cyrku. Widać było, że nie jest z nim najlepiej, ale koniecznie chciał obejrzeć występ. Ona powiedziała: czuję się bardzo zmęczony, ale chcę iść do cyrku, bezwzględnie. W czasie pokazu zawsze wręczał u niej kwiaty i śmiał się przy tym jak szalony. Robił tak co roku i zawsze się śmiał. To było wspaniałe, ponieważ rodzina Knie czekała na nas w przerwie, a także pod koniec występu w swoim wozie. Zostawał zawsze do drugiej w nocy, rozmawiał z klaunami i artystami, uwielbiał to. Kiedy szedł do cyrku, czuł się, jakby powracał do dzieciństwa. Okres życia Chaplin nie zapomniał magii cyrku. Pamiętał jednak również mniej szczęśliwe dni ze swego dzieciństwa. Na przykład zawsze nienawidził świąt Bożego Narodzenia. Nie lubił ich. Wpędzały go chyba w depresję. Z dzieciństwa pamiętał zbyt dużo okropnych świąt. W Londynie Chaplin jako dziecko nigdy nie jadł bożonarodzeniowego obiadu. Ani razu nie dostał też prezentu. Często przypominał swoim dzieciom, że jedyną przyjemnością bywała pomarańcza. Uważał, że mama daje nam zbyt wiele prezentów i stało się pewnego rodzaju tradycją w rodzinie, żeby nie pokazywać tatusiowi naszych prezentów, bo to go przygnębiało. Uważał, że to niepotrzebny wydatek, a i tak dobrze się bawiliśmy. 24 grudnia 1977 roku Chaplin czuje się wyjątkowo zmęczony. Ale Una jak zwykle chciała mieć na święta wiele osób, dlatego zaprosiła do Wewei całą rodzinę. Na Boże Narodzenie mieliśmy zawsze wielką choinkę przy wejściu, było pełno prezentów. Naprawdę nas rozpieszczała. Chaplin nie jest w stanie spędzić całego wieczoru wigilijnego z rodziną. Prosi, żeby zaprowadzić go do jego pokoju. Una postanawia zostawić drzwi do jego sypialni otwarte, tak aby mógł usłyszeć okrzyki zachwytu dzieci przy rozpakowywaniu prezentów. Niedługo po północy, 25 grudnia 1977 roku, spokojnie umiera we śnie. Chyba umieram, doktorze. Ale nie wiem, umierałem już tyle razy. Wtedy pierwszy raz w życiu widziałam, jak moja matka płacze. Nigdy wcześniej przy mnie nie płakała. To był dla mnie wielki wstrząs. Doskonale wybrał czas odejścia, akurat w Wigilię. Czas jest wybitnym autorem, zawsze pisze doskonałe zakończenia.
Życie Chaplina aż do ostatniego tchnienia naznaczone było ironią, która pozwalała mu pokazywać świat i wszelkie cierpienia ludzi z humorem i czułością. Dzięki temu łatwiej mu było radzić sobie z krytyką. Ironia pomogła mu stworzyć postać Trumpa i uczynić go nieśmiertelnym. Jeżeli ktoś zasługuje na miano geniusza, to bez wątpienia właśnie Chaplin. Życie może być cudowne, jeżeli się go nie bać. Potrzeba tylko odwagi, wyobraźni i trochę forsy. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst na podstawie tłumaczenia Włodzimierza Rakowskiego czytali Jan Wilkans i Janusz Szydłowski.